pan sądzi o tym zamieszaniu z liczeniem głosów? Czy gdyby była powtórka, poszedłby pan jeszcze raz? Poszedłbym. A co pan sądzi o wyborach w Suwałkach? Jest pan zadowolony? To znaczy, trudno powiedzieć, że zadowolony. No jest tak, jak jest. Dobrze poszło w Suwałkach? Jest pan zadowolony? Ja myślę, że bardzo dobrze. Wie pani, to nie jest kraj tu dla życia, dla Polaków. Ci, co mądrzejsi, po prostu uciekają i mają rację. Ja jeszcze nie uciekłem tylko dlatego, ze względu na zaawansowany wiek. A proszę powiedzieć, z czego może wynikać to? To opóźnienie, takie zamieszanie, nie dajemy rady z komputerami? Czy to ludzie zamieszają? Nie, nie. To jest po prostu szósty garnitur społeczeństwa, zarządza krajem. Są przyklejeni do stołków. Dopóki nie będzie mandatów, tych okręgów wyborczych jednomandatowych, nie będziemy mogli wypromować najlepszych ludzi. A gdyby była powtórka z wyborów, poszedłby pan jeszcze raz głosować, czy zastrajkowałby pan? Nie, to nie ma sensu w ogóle, bo rzeczywiście to między dwiema chorobami można wybierać śmiertelnymi, no nie? A z wyborów w Suwałkach jest pan zadowolony? No czeka nas jeszcze druga tura. Ale to dobrze, czy źle, czy... Proszę panią, ja chcę w ogóle zrezygnować z obywatelstwa. Jestem tu nękany, prześladowany, prawo nie działa. Co pani sądzi o zamieszaniu z Państwową Komisją Wyborczą? Co to się dzieje? Śmieszne dla mnie to jest w ogóle. Coraz bardziej się wstydzimy, że jesteśmy Polakami. Jak się słyszy to, co robią nasi w rządzie i jak to wszystko wygląda, te całe parodie. Czy gdyby doszło do powtórki, wzięliby państwo udział, no takie zamieszanie z Państwową Komisją Wyborczą? Nie. Co to się dzieje, państwa zdaniem? Bałaganu. Komu to zależy na tym? A kto zawinił? No z tego co widać, że teraz to system. Starych gzdyli się dawno wywalić. Niech rząd się zajmie tym po prostu za ten bałagan, ale nie powinny być długie wybory, bo po prostu to kompromitacja by była. A jak pan myśli, kto zawinił? Gdzie tkwił błąd? Człowiek czy maszyna? Człowiek. Po mojemu człowiek, bo po prostu jeśli spodziewali się, znaczy spodziewany się, wybory powinny być, wiadomo w jakim terminie i tak dalej, powinni ten przetarg zrobić. Przygotować się dużo, dużo wcześniej. To jest moje takie zdanie. A w Suwałkach będzie pan głosował podczas drugiej tury na Andrzejki? A to kto tutaj? Czyli pan nie Suwałk, z jakiego pan... Suwałk jestem. Będzie druga w Andrzejki, Czesław Frankiewicz kontra pan Gorlo. Aha, a tu już ja nie powiem na kogo, bo ja wiem, ja mam swego, no to jak najbardziej będę, jak najbardziej. No naprawdę, tak jakoś, nie wiem, zalatany człowiek. Czy gdyby była powtórka, poszedłby pan jeszcze raz głosować? No jasne, że tak. A będzie pan brał udział w drugiej turze? Będę brał. Jest pan zadowolony z takiego obrotu sprawy, że jest ta druga tura? No tak, jesteśmy zadowoleni, no bo powtórka musi być. Jak pan sądzi, co dzieje się z tymi głosami, że tak nie mogą zliczyć tyle? Już prawie tydzień minął. No nie wiem, trudno to sobie wyobrazić. A to wina człowieka, czy nie potrafimy z komputerami się dogadać? Nie, to wina jest rządu naszego. Rządu, który rządzi, bo błędnie rządzi. To jest to.